Dzień dobry, ja jestem Zenek, a to jest Darkest Dungeon. No i kolejna wyprawa przed nami. Tym razem wybrałem taką ekipę, wybieramy się tutaj. Czyli kurczę, do Kniei na poziomie weteran. Długa misja, czyli dwa obozowiska. No i wybrałem taką ekipę, niestety jestem zmuszony taką grać, bo nie mam po prostu innych dostępnych bohaterów, więc... Znaczy mógłbym w sumie jeszcze wziąć tą awanturniczkę, ona ma zbyt dużo stresu, więc... no nie wezmę jej, tyle. Okej, tu jest fajny przedmiot, księga rozsądku. Ja ją chyba miałem, ale ją straciłem gdzieś tam w pewnym momencie, bo mi zginął bohater z tą księgą. No to jest bardzo dobre, minus 20 do obrażeń od stresu, więc wypadałoby ją zdobyć. No przyda się na pewno. No pytanie, czy się uda przejść całą tą misję, cały ten dungeon, bo to jest długa wyprawa, a ci goście nie są najlepszą opcją, tak mi się wydaje, trochę na długi dungeon. Poza tym Knieja jest dość wymagająca. No zobaczymy, jak to będzie. Okej, weźmiemy sobie tak, no mało hajsu mam też, szczerze mówiąc, weźmiemy dużo jedzenia. No i pieniądze się skończyły w tym momencie. Dobra, trzeba jakieś trinkety posprzedawać, wychodzi na to. Ochrona, szybkość, ochrona. Wywołania krwawienia, więc jedna szybkość, celność, szybkość. O, to można sprzedać. Takie sobie. Odporność na zradę, odporność na krwawienie. Odporność na chorobę, minus 20. Okej, a to? Szansa na przesunięcie. O, to można posprzedawać na pewno. Nie bawię się w przesunięcia raczej. Okej, coś takiego. A, co to jeszcze? Szansa na wywołanie zarazy. 20%, 5000 mam, okej. Coś jeszcze? Odporność na krwawienie, unik. Odporność na zarazę. Odporność na przesunięcie. To też jest słabe. I specjalnie mi zależy na takiej odporności. Posprzedajemy to sobie. Dobra, jest 7000. Zafundujemy sobie jedzonko na maksa. Knieja. Odtrutki. No przydałoby się wziąć jakieś. Może nawet 4. Bandaży też trochę. Wypadałoby z sobą zabrać. Ziółka też. Ze 4. No bandaże nawet więcej, bo tych bandaży no się przyda na pewno trochę. Plus coś takiego jeszcze. Okej, okay, i pochodnie, no tak, jeszcze pochodnie. 8. Weźmy tyle. 13? Chyba styknie. 13, 14. No dobra, nie będzie 15. 15 pochodni. No może być 14, czy nie wiem, czy to nie za dużo. Jeszcze jedno mniej. Dobra, tak i chyba stykens, tak mi się wydaje. Wiełopaty. Okej, okay. Klucza nie biorę, bo myślę, że znajdę. Chociaż może klucz wziąć. Jeden. Dobra, weźmiemy jeden klucz. Może będzie secret room, albo coś w tym stylu. No i dobra. Czy ta ekipa jest wyposażona we wszystko, co ma być wyposażona? To wychodzi. Tutaj zaraza jakaś, ogłuszanie i tak dalej. No to mógłbym jej dać na czwarty poziom. A nie, tego nie chcę, bo to pamiętam, że było tylko szansa na przesunięcie większe. Dobra, coś takiego. Zaraza 4 punkty. Dobra, lecimy. Mało hajsu, nie będę szastał z tymi upgrade'ami. Corruption has soaked the soil. But teraz tak, jak to ruszyć? Tędy i potem wracać. Lecimy. Okej, drzewko na dzień dobry. Pytanie, czy ja chcę się bawić w taki sam sposób, jak się bawiłem ostatnio? Chyba nie. Tak, tyle. Otworzę to od razu. Bawił. Unik, no miło z jej strony. Okej, okay, kolejna pochodnia. To wbijamy tutaj, nie ma nikogo. Cudownie. 100% bitew w salach trzeba ukończyć. No, miodnie.
Golda. O, cudownie. No, to jest bitwa, ale nie w sali, więc... Pytanie, czy chcę palnąć z tego. Chyba nie. Najgorsze jest to, że brałem to, a ci i tak nie krwawią, więc... Świetnie. Z 9, a ja... Odporny na krwawienie. Devastating blow. Krytyczek, super partia. Krytyczne leczenie, które się do niczego na razie nie przyda. No i chyba to. Disadvantage. Give them no quarter. Może unik, bingo. Krytyczek, YOLO, wszystko. Teraz tak, czy ja chcę to przełączyć? Na coś takiego? Bo to krwawienie cholera wieczy się przyda teraz. Skoro tu truposzczaki mi się pojawiają. Chociaż piesełki też się mogą pojawiać. To jest tylko 1% szansa na krytyka. Dobra, niech to będzie. Lecimy dalej. Tutaj był chyba bandaż. Dobrze pamiętam. Okej. Okay. Jest jakiś przedmiocik. Wbijamy tu. Pajączki. Co tu jest, orzeszki? Okej. Okay. Te nie mają już takiej wysokiej odporności na krwawienie. Bingo. 3 HP mu zostało. Nice. Confidence surges as the enemy crumbles. Nie no, hiena jest dobra, come on. Po prostu hieny imba są. To co, ogłuszyć kogoś? Zgrany zarazy, czy ogłuszymy go? Spróbujemy go ogłuszyć. Nice, siadło. I do widzenia. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Bio, tak zwane. Leczyć, powiedzmy, że tego ziomeczka. Bye bye. Wow. Wow, co ja mam tu zrobić, Chryste? Trochę hajsu mam. Jedzenie jakieś, które na razie do niczego mi się nie przyda. God damn, muszę to usunąć chyba. To jest 500 sztuk złota. O, to jest 250. To jest 500 też. Serio? Takie dylematy na początek? Weźmiemy sobie to, żarełko pozostawię, zwiad. No dobra, to lecimy. Dwa pojedynki przed nami. Cholerny ghoul. Tego ciągniemy. Krwawiądu, odporny, no co za luj. Unik, wow. Nieźle. Okej, okay, krytyczek za 16. Miodzio. Próbujemy ją, kurczę, ogłuszyć. Okej. Okay. Dobra. Tutaj zrobimy tak. Boom za 7. Tylko, że ma ochronę 4. To jest troszkę bolesne. No i 18 z krytyka. No, dobrze, że nie więcej. Dobra. Zmienimy ją sobie. Za 2, no i mogę krytyka tutaj w jakiegoś wpakować, że tak powiem, o jak teraz na przykład. Skowy. No, stresik się zaczyna. Znowu to dostaje, come on. Co ja mam tu zrobić? Hajsu nie mogę zabrać. To jest warte 700. Jesus Christ. Jedzenie wywalić, łopaty wywalić, o co kamam. Zrobimy tak. 250 sztuk złota poszło się walić. Super. Dobra, to lecimy. Nie wiem, ja chyba zostawię to tak naprawdę, nie będę tego otwierał. Spróbujemy to zrobić, no dobra. Tak, chcę zbadać ze zwłoki chyba. Będę otwierał to skrzynki później, będę wracał. Palimy sobie pochodnie. Wbijamy tutaj. Jakaś ekipa? Niekoniecznie. Zwiad, nice. Okej, okay, tu mamy jakiś pokój. Mamy też pułapę.
Zgłodniało im się. Plecaczek na razie zostawimy. Wbijamy tutaj. Okej, okay, jest taki. No i zaskoczona, to miodnie. Odporność na krwawienie 40. No to dziabnijmy. Tylko te cholerne grzyby mają troszkę. Troszkę odporności na. Troszkę ochrony mają, więc no to jest problem. Dobra, granat oślepiający. Ogłuszymy to grabiszcze. W tego gościa. Spróbujemy ich najpierw porównać szybko. Wstępny zamach, no bo te cholerne dziady są dość wytrzymałe. Tych będziemy cały czas ogłuszać. Krytyk, serio? Zaraza? 5 rund? Oh my fucking god. 85 odporności, a ja mam szansy? 105, nie, 119, 120. No dobra, to jest jakieś 40% niecałe. Albo zaraza. Albo heal. 80% odporności na zarazę mają, no to zajebiście. 85 na ogłuszenie, zarąbiaszcza. Co tu robić? Chyba usuniemy te liczniki mu. W takim razie. To będzie zbyt ryzykowne. Tak. Będzie 3 o 6. 3, cudownie. Ale jest krwawienie na 3 rundy. Nice. No to w sumie w sensie ten strzał to nie był taki nice, no ale dobra. Naznaczenie. Cudownie. Cudownie. Tak. Naznaczono. To nie fajnie. No, ten tutaj zaraz Deathdoora może wyłapać. Tak. A tutaj dziabnijmy. To jest po prostu must have tego gościa. Nie ma żadnych liczników, więc może ogłuszyć ten krab? Spróbujemy ogłuszyć to. Chociaż może trzeba było leczyć. Naznaczonych, no mordę jedzą. Okej, okay, to co? Albo leczymy, albo to. Ile to by było tego heala? 33, 4. Trochę by było. Dobra, healimy za to 6, okej. Okay. Szału może nie ma, no ale... Chmura ucieczki. Ha, pięknie odporni. Dobra, ciśniemy, to panie wiele. Ciśniemy tego ziomeczka. Za trójkę. Ile tu będzie? Z... 1 na 3, między 2 o 5, między 4 a 10. 4, no zajebiście. Po prostu zajebiowe. A z pistola jakbym dupnął, to ile by było? Pomiędzy 5 a 11. Między 3 a 6. No tak, 3, no serio? Jeszcze odporny na krwawienie? Oh my god. Naznaczony znowu? Jesus, dyszka. Chmura ucieczki. Krytyk, no to piękna sprawa. Czekam na pacjata. Dobra. Tutaj liczniki usuniemy na stówę. Nie można by go chinąć, jak jestem za 8. Powiedzmy. No i to chyba porobi, nie? Dobra, to się zgadza. Resztę nie chcę, bo tak, mam klucz. Czy ja chcę to otworzyć, czy nie? Czy zostawić sobie ten klucz, cholera wie na co. Dobra, najlepsze jest to, że trzeba chyba obozowisko rozbić w tym momencie. O, jest secret room. Oh yeah. To już wiemy, na co klucz użyjemy. Na ten pokoik. Tylko, że tutaj musimy obozowisko rozbić. Dobra, rozbijamy to obozowisko. Tak.
Niech wcinają. Czy ktoś tu ma choroby jakieś? Nope. Nope. Dobra, to tak. Na siebie obniża stres o 10, leczenie 20%, usuwa truciznę, bla bla bla. Usuwa truciznę. Dobra, to zrobimy tak. Bingo. Bingo. Coś jeszcze? Jakiś stresik usuniemy? 15 stresu. Ile mam? No i wisielczy humor, tylko że on jest trochę ryzykowny. Robimy tak. O! Nice! Po prostu elegancko. A i co jeszcze mi tutaj zostało? Dwa punkty, tak? Można kogoś jeszcze healnąć. Na przykład ją. Dobra, odpoczywamy. O serio! Boże, jakie nie wiem. O Boże. I zaskoczeni są. Zajebiaszczy. Lecimy z doskokiem w ten krab. 19. Elegancko. No, tylko stój tam. A Boże. Dobra. A, to co tu robić? Co tu robić? Nie ma sensu je ogłuszyć. Ogłuszać chyba. To spróbujemy podziabnąć za piątkę. Teraz spadaj tutaj. A, czy on się sklonuje? No i się sklonował, zajebiście. To chyba z doskoku go zbudujemy, porobić tyle w temacie. Okej, okay, krytyczek. Nice. Przyciągnięcie? Boże, to się ondzie na pewno. Nie, no serio, Boże, to ziomalka tutaj mnie denerwuje tym ciągłym przyciąganiem tych moich gości. Ile mu zostało? Dwa życia, dwa liczniki. Dobra, podziękujemy. Monstrous size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. No ładnie, hajsiwa tona. Bierzemy to. Bierzemy to. To. A resztę zostawią. Trzy łopaty. Ha, co to robić z tą łopatą? Może tą łopatą otworzymy tą skrzynię później? To jest tak, secret room, bitwa, bitwa. Dobra, to chyba tak miało być. Coś mi się widzi. Dobra, to lecimy do tego secret roomu chyba. A, dobra, to jestem tu, okej. Okay. Jezus Maria, czy ja chcę badać to wszystko teraz, czy nie? No to, tak czy siak to zbadam. Przesakuj mapa, no dobra. Niech będzie. No właśnie, no to jest trochę takie ryzyko, że jak będę pomijał, to... No ta mapa to nie była taka genialna. No, whatever. Dobra, tam jest skrzynka, to jeszcze najwyżej sobie wrócimy po tą skrzynkę później. Tu jest dwa razy kurio, pojedynek, trzy razy, może tutaj korytarz na bogato dosłownie. Dobra, to można zbadać. Pochodnia. Eksy. Chociaż no to może to jeszcze było zostawić. Dobra, pojedynek jakiś. Dobra, jest tam troll. Cholerny gigant. To spróbuję mu zafundować krwawienie. No i bingo. Z tą ziomalkę to chyba ogłuszymy. Ile on podnosi na 70 na ogłuszenie? Fundujemy jej ogłuszenie. Dobra, nożyki. Bo są imba. W ten krab. Bingo. No i uwaga. Trzy uniki. Nice. Tylko że udało mu się przestawić tych cholerników. Tak, pomiędzy 7 a 17 i to całkiem fajnie. Dobra, w to. Żegnam.
O, unik, serio? No dobra. To nie będzie przyjemne. 15 na facjatę. Ta gałązka jest troszkę bolesna. No serio, co ona tak pudłuje? Okej, za 11. Coś takiego. Gałązka. 22 tylko. Dobrze, że nie krytyk, bo to byłby devtor. Tylko traf. Wow. 50 gold za taki badziew, Jezus Maria. No nic, ten już jest najedzony. Poprzestawiamy ich sobie. No i trzeba lecieć. Trzeba lecieć. Teraz tak, Secret Room. Gdzie jest Secret Room? Co tu robić? Mamy klucz. Tylko co ja bym musiał zrobić? Coś bym musiał wywalić. Klucz, pochodnie. Cholera wie. Jedzenie. Co tu robić? To jest najedzone, ta też jest najedzona, a jeszcze może coś zjeść. Teraz jest najedzona. Może zostawimy to sobie na później? Chyba tak zrobię. Tylko tak, tu jest pojedynek. Pytanie, co na mnie czeka. No, wbijemy tutaj, ale to może być ryzykowne. A, nie jest źle. Nie ma jakichś OP przeciwników. W sensie nie ma żadnego giganta śmiesznego. Dwa krytyki. Jojo. Przyciągnięcia. Tylko te przyciągnięcia troszkę denerwują. No, come on. Inwokacja. No dobra, to już może być ta inwokacja chyba. Spróbujmy tego krapa porobić, bo on teraz będzie atakował. Coś takiego. O, serio? No, 20 stresu, dzień dobry. No i kryteczek. Jeszcze jakby jemu, jej stres obniżył, to też bym się nie obraził. Wziąłem hajsiwko, temu dziękujemy. Okej. Jakoś się podhealowali. To lecimy dalej. Tutaj. No, piesełki i jakiś cholerny ghoul. A piesełki może ogłuszyć? Ile mają odporności? 30. Dzień dobry, ogłuszamy ten krab. Tłuczemy ghoula, żeby go szybko zabić. Są ogłuszone. Skowyt. Jakiś tam stres, super partia. Krytyk też może być. Jeszcze raz je ogłuszyć? 110 odporności na ogłuszenie, to nie ma opcji, żebym je ogłuszył. To trucizny im chyba zafundujemy. Zaraza 80 odporności, o shit, serio? Dziabiemy tego typa. No, odporna, miodzio. I pościg. Partia. Krwawienie, ile to mamy? Dwa krwawienie na trzy rundy. Unik, no, zajebiście. Dobra, to bandaże chyba zużyjemy teraz? Można by użyć tych bandaży. Takie coś, hello. Unik, serio, może te kundle są strasznie... strasznie dobre, tak naprawdę, z tymi unikami. No, come on, za 7 krytyk. Żegnaj. W końcu 11. Bye. Okay. Papiery wywalimy, bo i tak się nie przydadzą. Teraz wypadałoby kogoś chilnąć, ale tego jedzenia jest dość mało.
Odpalimy sobie coś takiego. Skrzyneczka, no na razie ją zostawię. Tych pokoi jeszcze sporo przede mną jest, Chryste. No nie wiem, czy sprawdzać to czy nie, bo później będę wracał, to się okaże, że ktoś to się zespawnuje. I może być problem. Otworzę, bo mi się nie będzie chciał tak daleko biec. Dobra. Niepotrzebne mi to jest. Tylko pytanie, czy iść teraz do Secret Roomu, czy nie? Bo to też jest daleko. A jak później ktoś mi tutaj się zdesantuje, a ja nie będę, kurczę, w stanie walczyć, to lepiej to otworzyć chyba. To się wydaje. Say what? Rzadkie, rzadkie. Jakieś trzy rzadkie. Głowa Juni. Obrażeń. Maksymalnych punktów zdrowia plus 20 do obrażeń od stresu. Ale krapy, Jezus Maria. Ale przynajmniej sprzedać to będzie można. Ochrona. No Boże, wszędzie stres jest. Dobra, zabiorę to. Biegłości leczenia, 20 do obrażeń od stresu. Wow, cudownie. I co tu wywalić? Tak naprawdę. To są 3000. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Przeniosłem się z tym ekstra. Dobra, to ciśniemy tu. Co my tu mamy? Mumie. Sprawdzić tą mumię, kurczę blada. A nie, mumię to jest sprawdzona. Jest skrzynka. Dobra, sprawdzę tą skrzynkę. Nie chce mi się latać za to. Tego też na pewno nie chcę. To co, jeszcze jedna sala i można by chyba odpalić obozowisko. Bo są i tak obici trochę. Chociaż nie wiem. No i zobaczymy, pójdziemy sobie tutaj. Nie ma innej opcji. Okej. Krwawienie i takie tam. Fundujmy mu krwawienie. Takie coś. Cuchnące kadzidło. To jest niefajne. Stres i kurczę blade. O Boże, unik naprawdę. O, unik w końcu. Coś zrobiła przydatne. Czekanik na facjatę. No i pięknie, porobienie. Jest nawet hajsy, że mogę zabrać. So clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Co to robisz? 75 golda. Obozowiska, dobra. Zostawimy to. No i tutaj tak, chyba rozbiję obozowisko w następnym pokoju po prostu i tyle. Jeszcze się muszę przekopać przy okazji. A później to wrócimy sobie. No zobaczymy tylko, czy tam nikogo nie będzie. Są pieseły i inne krapy, ale są zaskoczeni na szczęście. Nice. Okej, to tak. Za ósemeczkę. Krwawienie. Coś takiego. Chociaż może trzeba ich ogłuszyć. Coś takiego. No pięknie. Dwóch na dzień dobry porobiony. Tu jakaś klątwa. Pościg. Krytyk za 6, no pięknie. Ile on ma? Też ona. Tą żumalkę, wściekły pościg. Nie no, więcej krytyków nie było. Serio. Dobra, bandaże i heja. O Boże, i unik. Fantastycznie. I on jeszcze żyje, nie wierzę. Że. O właśnie. Ona będzie pierwsza. No dobra, to można by obozowisko tu rozpalić.
Seize this momentum. Push on to the task's end. Co to robić? 1500 hajsu. Tu jest 1000. Tu też jest 1000 i szansa na 2 tak naprawdę. Nie wiem, łopatę wywalić? Szczerze mówiąc, też się boję wywalać trochę tych łopat. Bandaże się przydadzą. Nie mam pojęcia, co to robić. 1500, 1700. Od serum też się może przydać. Pochodnie też się przydadzą jeszcze, bo to jest no, troszkę więcej niż połowa. No, come on. Musi widzieć, że to ciężko będzie zrobić tą ekipą. Może jeszcze jeden pokój przejść? No i co to robić tak naprawdę? Odpalić to obozowisko? Nie wiem, łopatę wywalić? To też jest ryzykowne. Bandaże z serum. W sumie z serum można by chyba spróbować wywalić. 5 razy, Jesus Christ. 5 razy serum. No nie wiem, serum też się może przydać, szczerze mówiąc. Nie wiem pojęcia, co tu robić. Tu mam 1000. Dobra, zróbmy tak. Resztę wywalimy. No i chyba lecimy z obozem. Coś mi się widzi, że może przejść jeszcze. Spróbować jeszcze przejść do następnego, kurczę, następnej sali. No i się muszę przekopać, zajebiaszczo. Bandaże, no mam tylko 2. Więc sobie zostawimy to na razie. Pata poszła. Dobra, pytanie. No i ktoś tu jest. Zarąbiaszczo. Ciągnijmy gula. Taki unik, zajebiście, bo te kundle są tak denerwujące. Jeszcze pościg, to będzie 4. A przynajmniej nie krytyk, krwawienie. 11, o, pięknie. Po prostu cud mi orzeszki. I co tu robić, leczyć go? Za 6. Ścieklizna, no, zajebiaszczo. Zabij! Okej, Boże, nie użyłem bandaża na niej, come on. Krytyk za 7, no seriously? O Boże, skończ, dobra. COVID. No i pytanie, czy jak tam ktoś będzie w następnym pokoju, to mam pozamiatane z taką ekipą. No krytyk za 7, come on, what the fuck. Dobra, porób ten badziew. Dobra, tutaj bandaż. Dzień dobry. Za 9 na facjatę. No, jest takie na pierwsze, ile zostały? No 4 rundy, o Boże. To trzeba tego użyć. No, nie ma opcji nawet. The bigger the beast, the greater the glory. Uwaga, krytyk za 7, no pewnie. Człowieczku. Jeszcze liczniki ona ma. Fuck this bullshit dosłownie. Dobra, wyleczymy ją. Bo jeszcze zgona zaliczy, a to nie byłoby fajne. Unik. Cud miód. Dobra, trzeba ją leczyć, przecież on miał i tak licznik, tu zjebałem ewidentnie. Dobra, bierzemy to. No i najlepsze jest to, że muszę się cofnąć. Bo po prostu boję się, że coś tam będzie w tym pokoju. Tam rozbijemy obóz. Bijać tutaj i marudzić. Dobra, zadyszkę. No jedzenia nie mają, więc świetnie. Okej, to leczymy. Tylko, że nie mają tyle stresu już na sobie, że to się za chwilę okaże. Że to może być niefajnie tutaj. No
A jeszcze ta dycha wyłapała, no fuck. Z przeproszeniem. Coś mogę zrobić za jeden? Nie specjalnie. Dobra, to odpoczywamy. O, jeszcze zasadzka! Ja pierdziele, no naprawdę. Dobra, porobiony przynajmniej ten. Kogoś hilniemy. Krytyk za 4, okej. Czekanik na facjata, to jest szansa, że zabije. Unik, okej. Tutaj wycofamy kuszniczkę. No i heja. Objęcia mroku. Fuck this bullshit. Serios. Unik. Dobra, killimy ją. Albo strzał, to jest pomiędzy 4 a 9, albo kogoś leczyć. Leczymy ją chyba. No i pięknie. The light, okay. The promise of safety. Hajsiwko, weźmiemy sobie, reszty nie chcę. Zajebiście, zajebiście. Lecimy dalej. Pytanie, ile jeszcze mnie pojedynków czeka? Boże, ta tutaj czegoś szuka. Okej. Okay. O, a co to jest? Zbrojmistrz. Zbrojmistrz 3. No dobra. To zjemy sobie to do końca, ale jak ich głód dopadnie, to będzie niefajnie. Nie, będę się musiał stąd ewakuować czy coś, cholera wie. Teraz tak, czy ja chcę kuszniczkę dać tutaj? Chyba tak. Nie ma nikogo. Jod, nie? To jedziemy tutaj. A, olać to na razie. Jeśli wracał, to sobie to spadamy. No, tutaj będzie. Boże, ten krab, Chryste, serio. Przynajmniej jest zaskoczony, no nie wierzę, jeszcze tona stresu. To i to, bo... Krytek za 15, okej. Okay. Będzie można to ogłuszyć chyba. Nie ma innej opcji. Za 9, dobra. No, zobaczymy co ten krab wymyśli. Zarodniki, no dobra. No. Ale kryty, panie dzieju. O Boże, i to wszystko poprzestawiało ich. Co za bullshit. Nie wiem, czy ją zabić, czy nie? Ile ona 70, tam 85 na ogłuszenie. A to będzie gdzieś nie ma. Jest niebezpieczne za bardzo. Liczniki trucizny. Zarazy, 60. Dobra, chyba siadło. 5, ładnie. Zamknięcie, tylko weź tam, zostań. No, nie udało się. O, ale to było dobre. Unforeseen. To było dobre. Unforgiving. Unik. Come on, panie z tym unikiem. No. Zarodniki trucizny. No dobra. Mogą być zarodniki trucizny. 13. Krapiszcze przeciągnięcie? Nie odrzucę. Jakieś... 7. Czy też pchnięcie. A ile on ma HP? 22. 12. Zajebiście. A tutaj? Pomiędzy 15. Jest szansa na 15. Ile ma liczników? 5 na 3 rundy. To może tą ziomalkę porobić? Też nie, on jest bardziej niebezpieczny. Nie mam czym leczyć tak naprawdę tych gości. This expedition at least promises success. Jedna łopata, 400 golda. To jest warte 700. Odporność na zrazie 20 do odporności na choroby. Unik minus 2. Nie, to jest krab.
wywalimy, to sobie weźmiemy złoto. Okej, okay, tyle w temacie. A tutaj można by coś użyć. Tutaj chyba się wyleczymy, tak mi się wydaje. O, ze stresu. Bingo. Dobra. Tak, coś takiego. No i lecimy. Gorzej jak ich złapie głód, to będzie niefajnie. 100% pite w salach, no zajebiście. No Boże, tutaj tak sobie chcę przeszukać plecaczek. Świetnie, hajsu nie wezmę. A, no to sobie skradła. No to miło. To jest puste. To ciśniemy dalej, bo wszystkie sale trzeba zbadać. Jezus. I głód! Zajebioza! Zajebioza! Z szczęścia łopata jest ostatnia. Dobra, teraz przeszukuję wszystko, bo tutaj jakieś jedzenie by się przydało znaleźć, albo cokolwiek. Albo mapę, która mi pokaże, czy tu jeszcze jakieś ekipy na mnie czekają, czy nie. Tego nie chcę. O, po prostu serio? Without tools of iron, oh my fucking god. And indefatigable purpose. Beznadziejność, cudownie. No, odpalimy sobie. Latarenkę, czy ktoś tu jest? Nie ma nikogo. O Boże, i po co tu lazłem? Dobra. To jest chyba jeszcze jeden pojedynek przede mną. W sali są dwa pojedynki jeszcze, więc no coś. Zajebiście. Brak słów, dobra. GG. Nawet nie ma sensu iść dalej. To będzie zbyt duża rzeźnia. No hejsiwa trochę mam, ale come on, szkoda. No i to wszyscy wariują, ale zabawnie. Nieźle. Dobra. Spadamy stąd. To nawet nie ma sensu podchodzić do następnego pojedynku, bo to będzie rzeźnia. No i wywaliłem te kurce. Regroup. Reassemble. Dobra, 11 tysięcy było. God damn it. Tak jest tylko 11 tysięcy. Nie. Pewnie milion negatywnych krapów. Broń mistrza. Skorbut. Ponoć nakrwawienie i przesunięcie letarg, szybkość minus 4. Jezus Maria. Zajebiście. Po prostu zajebiście. My obsession caused this great foulness. And it is shameful that I must rely upon you to set it right. Dobra. Śmiemy sobie coś takiego. No i teraz trzeba się leczyć. Z tego błędu. Tak, tych damy tutaj, raczej tą damy tutaj, ta, co może robić? Nic nie może robić, no to świetnie. Okej, okay. To by było na tyle w tym odcinku, co ja mogę dalej zrobić? Jakąś krótką wyprawę albo łatwą. To jest dobra, ale nekromanta trzeba pokonać. No nic, dobra, to widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.